Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął Tydzień, tym razem się nie pomyliłem. Witam w żelaznym składzie kolega Przemysław Piasta, Poznań. Dzień dobry, witam kolegów, witam Państwa. Kolega Mateusz Piskorski, jak zawsze bez tła. Witam wszystkich, dzień dobry. Już nawet nie mówię skąd. I kolega Adam Śmiech z tłem. Dzień dobry. Również witam wszystkich. Oczywiście Pabianickim i Janem Gelgat, Unia Polsko-Ukraińska. Dzień dobry jeszcze raz i proszę panów, była pewna kłótnia między nami, od czego zacząć, bo było kilka bardzo ważnych wydarzeń, no ale jednak wszystkich przebił prezes Jarosław Kaczyński, który raczył wziąć udział w spektaklu na Zamku Królewskim i ogłosić raport, to znaczy poprzeć ten raport, który opracował poseł Mularczyk o reparacjach od Niemiec, czyli podsumowanie wszystkich strat wojennych i tak dalej. Trzy tomy, 6 bilionów 200 miliardów, o ile się nie mylę, w razie czego proszę mnie skorygować. Ktoś obliczył, że to są dwa budżety roczne Niemiec. No i był spektakl na zamku, wypowiadał się premier, oczywiście telewizja i tak dalej. I pytanie, które rodzi się od razu, no bo wszyscy mówią, że to jest niemożliwe, żeby te pieniądze uzyskać. Nawet prezes w czasie swojego wystąpienia powiedział, nie obiecuję szybkich sukcesów, mogę nawet tego nie dożyć, to jest kwestia na wiele lat, więc jest pytanie, po co to zostało z taką pompą, nadano temu olbrzymie jakby nagłośnienie i sama obecność czołówki PiS-u oznacza, że jest to jeden z głównych punktów być może programu wyborczego. O i właśnie tu jest pytanie do kolegów. Czy to rzeczywiście chodzi o reparacje, czy chodzi o efekt tylko wewnętrzny na czas wyborów, ponieważ wyniki sondażu mówią, że 50% Polaków to popiera, ale może popiera tylko samą ideę, a nie popiera w ogóle występowania. Więc zadałem chyba za dużo pytań. I kto tutaj by zabrał pierwszy głos? Nie ma ochotników, kolega Przemysław Piasta z Poznania, które było też doświadczone w czasie wojny. Oczywiście Poznań był bardzo doświadczony. Wszystkie ziemie tutaj wcielone do Rzeszy były bardzo doświadczone. Cała Polska ma własne traumy, ale te traumy mieszkańców ziem wcielonych do Rzeszy są jakby szczególnej klasy. Każda rodzina w Poznaniu, każda rodzina w Wielkopolsce miała zabitych, w tym czasie miała ofiary. Także rzeczywiście o okupacji niemieckiej ciągle się pamięta, chociaż ta pamięć wraz z odchodzeniem kolejnych pokoleń jest coraz słabsza. Także ta pamięć historyczna nieco się może różni od pamięci historycznej chociażby mieszkańców Warszawy czy innych miast Polski. Natomiast pamięć historyczna to jedno, a fakty historyczne i możliwość uzyskania od Niemiec reparacji to drugie. Ja Państwu przypominam, że Niemcy już raz w Polsce reparacje wypłacać zaczęli. Zacznijmy, żeby uporządkować po kolei, tak jak powinni zaczynać porządni historycy. W 1947 roku, a więc już tuż po wojnie, powołaliśmy taką instytucję jak Biuro Odszkodowań Wojennych, którą właśnie w tym roku 1947 wykonało, przedstawiło raport na temat zniszczeń wojennych i na podstawie tego raportu wiemy, że 38% całej substancji w Rzeczpospolitej Polskiej zostało zniszczone na skutek zniszczeń wojennych, wojny wywołanej przez Niemcy. Tutaj sprawstwo tych zniszczeń było określone w sposób jasny, precyzyjny, nie było wątpliwości, kto za to odpowiada. Polska, szanowni państwo, na skutek decyzji aliantów partycypowała w odszkodowaniach wojennych. Związek Radziecki i państwa sojusznicze, nazwijmy to, miał otrzymać odszkodowania w wysokości 20 miliardów ówczesnych dolarów. Oczywiście ówczesne dolary były znacząco więcej warte niż współczesne dolary. Polska miała z tej kwoty otrzymać, jeśli dobrze pamiętam, 15%, czyli kwotę też znaczącą. Odszkodowanie otrzymywaliśmy do roku 1953, w którym to roku Polska oficjalnie odszkodowań od Niemiec się zrzekła. Zrzekła się w sposób skuteczny i obecnie nie da się praktycznie podważyć tego zrzeczenia się. Oczywiście klimat polityczny był taki, że była to decyzja, która zapadła w kręgach kierowniczych Związku Radzieckiego, a na kierownictwie polskim została po prostu wymuszona, no ale z punktu widzenia prawa międzynarodowego była to decyzja o charakterze skutecznym. A zatem Polska odszkodowań się zrzekła. Żeby było z jednej strony zabawniej, może z drugiej strony gorzej po prostu. W roku 1996 uniemożliwiliśmy sobie dochodzenie wszelkiego typu odszkodowań właśnie za II wojnę światową przed Międzynarodowym Trybunałem w
Hadze. A zatem ścieżka prawna de facto jest zamknięta. Pozostaje zatem ścieżka, nazwijmy to polityczna, albo ścieżka skarżenia przez obywateli jednego państwa, inne państwo jako sprawcy ich indywidualnych krzywd. No, rozumiem, że w kontekście wielkości kwoty podanej na tym show przedstawionym przez prezesa Kaczyńskiego, wykonanym przez prezesa Kaczyńskiego, mowa raczej o naciskach o charakterze politycznym. Prezes Kaczyński niewątpliwie zrobił tutaj show pod potrzeby własnego wyborcy, ale także potencjalnego wyborcy. Jak wspomniał redaktor naczelny, hasło odszkodowań od Niemiec w Polsce sprzedaje się ciągle bardzo dobrze i bardzo jest nośne. To jest hasło, które od lat przewija się gdzieś tam na marginesie polskiej debaty publicznej. No generalnie każdy lubi dostać jakieś tam pieniądze za coś. Natomiast czy może te pieniądze zostać faktycznie i formalnie, to jest zupełnie inna historia. Jak wskazałem, nie mamy w tej chwili żadnych formalnych przesłanek niestety do ubiegania się o jakiekolwiek pieniądze ze strony Niemiec. Nawet gdybyśmy jednak, szanowni państwo, takie przesłanki posiadali, Polska musiałaby posiadać również siłę, aby wymusić po prostu uzyskanie tego typu odszkodowań czy reparacji, a Polska tej siły po prostu politycznie obecnie nie posiada. Polska jest krajem marginalnym, zmarginalizowanym na własne życzenie wewnątrz Unii Europejskiej. Polska jest krajem biednym, Polska jest krajem skonfliktowanym ze wszystkimi sąsiadami, nie posiadającym żadnych silnych sojuszników na świecie, a co zatem idzie, nie mamy żadnej najmniejszej szansy wymuszania na nikim żadnych reparacji, nawet jeśli te reparacje faktycznie by się Polsce z punktu widzenia formalno-prawnego należały. Ja zwróciłem uwagę na taki fragment wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, który zacytuję dla państwa, cytuję. Jeżeli państwo Izrael byłoby zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, mowa oczywiście o uzyskaniu od Niemiec reparacji, cytuję dalej, udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi w dalszym etapie, to my jesteśmy na tego rodzaju działania, tego rodzaju rozmowy, bo najpierw trzeba o tym rozmawiać, otwarci, stwierdził prezes Jarosław Kaczyński, a zatem, szanowni państwo, zdaje się, że prezes Kaczyński ma chytry plan, a mianowicie oskubać Niemcy do spółki z Izraelem, gdyż jak wiadomo, Izrael czy szerzej rozumiane środowiska żydowskie mają bardzo skuteczne i wyrobione już sprawdzone środki nacisków w tego typu sytuacjach. Wiemy, że udało się środowiskom żydowskim uzyskać bardzo wyraźne finansowo odszkodowania ze strony na przykład Szwajcarii, a zatem jest tutaj jakaś metodyka działania. Ten fragment wypowiedzi wskazuje, że nie jest to tylko i wyłącznie działanie na potrzeby krajowego wyborcy, ale że niektórzy politycy PiS-u na serio wierzą, że uda im się te pieniądze od Niemiec uzyskać. No cóż, jeśli tak wierzą, to tylko i wyłącznie źle świadczy o ich kondycji psychicznej. Ja może w tym momencie przerwę, mógłbym tutaj opowiadać dłużej, bo to temat jest niezwykle ciekawy, ale liczę, że jeszcze odniosę się do głosu kolegów. Także na razie dziękuję, oddaję głos. Dziękuję. No ten wątek izraelski jest ciekawy, tylko że nie wiem, czy prezes wie, że Izrael to już z Niemcami się dawno rozliczył. I to jeszcze w latach 60., więc musieliby otworzyć jakąś nową agendę, co jest mało prawdopodobne, ale ja mam takie jeszcze dodatkowe pytanie, bo oczywiście kolega tu już poruszył. Czy to jest tylko użytek wewnętrzny, czy to jest wynik takiego filozofii prezesa, który zarządza, znaczy prowadzi politykę przy pomocy konfliktu, tylko do pewnego momentu prowadził tą politykę wyłącznie na wewnątrz, to znaczy wszczynał czy rozniecał różnego rodzaju konflikty, a ostatnio przeszedł na pole międzynarodowe i zaczyna mieszać. Tu mówiliśmy o tej polityce wobec Niemiec, jak to się może odbić na tym, bo przecież wiadomo, że strona niemiecka, która oczywiście od razu zaprzeczyła, że jakakolwiek możliwość istnieje tutaj, rozmów nawet na ten temat, ale pojawiły się takie głosy. A jak uruchomią jeszcze raz te związki wypędzonych i tak dalej, które zostały już wyciszone od wielu lat, ale oni są jeszcze i zaczną na przykład od nas żądać jakichś odszkodowań za tak zwane wypędzenie czy za utracone majątki na dawnych terenach Rzeszy. Więc może to być efekt domina i niezbyt dla nas korzystny. Który z kolegów teraz? Mateusz Piskorski czy Adam Śmie? Adam Śmie. Ja bym chciał. No właśnie, odpowiadając na kolegi pytanie, to no, oczywiście polityka konfliktu, jaką uprawia prezes, no nie jest od dzisiaj też, ani od wczoraj na arenie międzynarodowej. No to jest niszczenie, i to zwłaszcza w naszym otoczeniu, wszelkich możliwości jakiegoś rozsądnego dogadania się z kimkolwiek. Zniszczenie nie tylko więzów z krajami, które są uważane przez prezesa Kaczyńskiego za wrogów Polski, ale również, jak wiemy, z Węgrami. Także no cóż, no.
obsesje tutaj biorą górę nad rozsądkiem, nad racjonalnym podejściem. Oczywiście to, co kolega powiedział, jest takie niebezpieczeństwo. Zwróćmy uwagę, że rzeczywiście w ostatnich latach nie mieliśmy już problemu z tymi związkami, a przecież cóż za problem, żeby to ponownie uruchomić ze strony niemieckiej. Wiemy, jak długo były te związki wspierane przez państwo niemieckie, jak zachowywał się Kohl w czasie konferencji 2+4 i tak dalej, i tak dalej. I ostatnie nasze doświadczenia, ale też już właśnie sprzed paru lat dobrych z panią Eriką Steinbach, no ale pewnie jacyś młodzi się pojawili już w tej chwili, wnukowie bądź prawnukowie tych rzeczywiście wysiedlonych na mocy decyzji aliantów. Przypominam, że kiedyś Niemcy jeszcze szermowali sprawą wolnego miasta Gdańska, ponieważ mówiło się o przywracaniu i jakby traktowało się Niemcy sprzedaż szlusu i sprzed tego, co zrobiono z Czechosłowacją w granicach z 1937 roku. A wtedy istniało wolne miasto Gdańsk i tam była taka konstrukcja wymyślona, że no dobrze, to wszystko jesteśmy tutaj zmuszeni przez aliantów, żeby oddać ziemię pod administrację polską, bo takie było długo stanowisko niemieckie, zachodnich Niemiec, podkreślmy to, czyli obecnie tej samej Republiki Federalnej Niemiec powiększonej NRD. I tam kombinowano, żeby wolne miasto Gdańsk traktować inaczej. Nawet istniał senat na emigracji, czy też na wygnaniu wolnego miasta Gdańska. Nie wiem, jak to się w tej chwili rozwinęło, czy to już umarło śmiercią naturalną. W każdym razie, wracając do kwestii, to jest, ja już tu wielokrotnie wspominaliśmy o tym, to jest według znanego powiedzenia i piosenki również skaldów z lat 60. Nie o to chodzi, aby gonić króliczka, aby złapać króliczka, spaliłem, aby złapać króliczka, ale by gonić go. Po prostu temat reparacji służy sprawom tutaj bieżącym. Zresztą z punktu widzenia PR-owego jest to doskonale przeprowadzone przez prezesa i wobec tego, że opozycja w tej chwili, no, będąca niewolnikiem kwestii tych, które są związane z wojną kulturową i podnosi kwestie moralno-obyczajowe, nie będę tutaj się w to wgłębiał w tej chwili, i różne inne kwestie świadczące o tym, że jest po prostu papugą Zachodu, no to przegrywa i niezależnie od tego, jak merytorycznie jest to sprawa nie do wygrania, jak powiedział Przemek, to w sensie PR-owym oczywiście dla mnie to w tym momencie przesądza o zwycięstwie PiS-u w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Co więcej, koledzy tutaj mówili o tej kwocie 6 bilionów. Otóż ja uważam, że prezes powiedział, że to jest sprawa na pokolenia i ja mam taką żartobliwą propozycję, ale być może ona jest żartobliwie ironiczna i tak naprawdę się spełni, że z tych 6 bilionów PiS przez najbliższe lata będzie finansował wszystko. No bądź co bądź, przez pokolenia można te pieniądze będzie odzyskać od Niemiec, jak prezes zapowiedział. W związku z tym mamy już w tej chwili źródło finansowania wszystkiego, co nas będzie czekać w najbliższym czasie od PiS-u. Natomiast co do samych reparacji, tylko jeszcze uściśle, Przemku, 15% tak, ale z części ZSRR. Nie 15% całości, bo tak mogło wynikać z tego, co powiedziałeś. Tak, przepraszam, oczywiście chodziło o 15% części radzieckiej. Z części tak, ZSRR gdzieś mniej więcej połowa tego została spłacona Polsce, ale my za to jeszcze płaciliśmy Związkowi Radzieckiemu tak zwaną kwotę węglową po cenie 10-krotnie niższej od ówczesnej ceny węgla na rynku światowym. Także Polska się z chęcią uwolniła od tego, Polska w 1953 roku, z chęcią uwolniła się od tego obciążenia, jakim była kwota węglowa. No oczywiście coś tam dostaliśmy w granicach 7,5-8% z tych 15. Nie można powiedzieć, że nic nie dostaliśmy. Poza tym jest kwestia jeszcze metodyki, jak opracowano. Ja nie wiem, jak ten raport obecny Mularczyka został opracowany, no bo przecież jest całe mienie na i w ogóle ziemię odzyskane, tak? No przecież to już Jędrzej Giertych pisał zaraz po wojnie, że jeżeli mówimy o odszkodowaniach, no to trzeba wliczyć, czyli potrącić od sumy odszkodowania ze strony Niemiec w szeroko rozumianym znaczeniu odszkodowania, bo oczywiście w znaczeniu prawnym reparacje to są między państwami, natomiast odszkodowania dotyczą indywidualnych osób oraz grup obywateli. I
Teraz zgadzam się oczywiście, to co przedstawiłeś tutaj nie ulega wątpliwości, natomiast wątpliwości ma pan Mularczyk, to co powiedział Przemek odnośnie tego, że Polska się skutecznie zrzekła reparacji właśnie i jest taka słynna teraz wałkowana w ostatnich dniach odpowiedź oficjalna z 2017 roku wiceministra Magierowskiego, która jest naprawdę, proszę Państwa, ja chyba nigdy nie chwaliłem rządu PiS, ale to jest odpowiedź na poziomie, to jest naprawdę odpowiedź na poziomie, która jest wolna od wszelkiego rodzaju sloganów, frazesów, ataków politycznych, ataków na komunistów. Powołuje się na działania, jakie podejmował rząd Polski Ludowej, zarówno to zrzeczenie, jak i działania w sprawie uzyskania odszkodowania dla ofiar eksperymentów medycznych w latach 70. i tak dalej, i tak dalej. Potem referuje również kwestię tych odszkodowań, które były w latach 90. I teraz kończąc, zostaje kwestia tych ścisłym tego słowa znaczeniu odszkodowań, o który teoretycznie może występować indywidualny Polak czy spadkobierca tego, który stracił na przykład dom w Warszawie, prawda? Rozkaz Hitlera to jest oczywista sprawa, czy grupa Polaków. Pamiętacie, że kiedyś Janusz Korwin-Mikke był zaangażowany w to, ale jest bardzo poważny problem, który to blokuje, a mianowicie instytucja immunitetu jurysdykcyjnego państwa na arenie międzynarodowej, która pozwala się państwu wykręcić od pozów składanych przez właśnie jednostki bądź grupy obywateli. I dlatego problem mają Grecy, dlatego problem mają Włosi i dlatego my mamy problem. Bo w innej sytuacji oczywiście, gdyby, może się państwo nie powołać, no ale jak się Niemcy nie powołają na coś, co jest w perspektywie oczywiście dla nich ogromnym zagrożeniem finansowym. Także sytuacja jest w tej chwili taka, że tym działaniem PiS wygrywa na arenie tutaj wewnętrznej, natomiast na arenie międzynarodowej w zasadzie przekreśla możliwość dogadania się normalnego z Niemcami, bo można by było poprzez nacisk, ale oczywiście nie nacisk w światłach fleszy, tylko nacisk dyplomatyczny, próbować jeszcze uzyskać odszkodowania dla obywateli, dla grup obywateli. No ale sądzę, że w tej sytuacji oczywiście Niemcy będą szły w zaparte. Dziękuję bardzo. No właśnie, ja nie wiem, czy w ogóle rozważanie tego ma sens, bo chyba prezes wie, że to nie ma sensu. Natomiast chodzi o tą akcję polityczną. Ja tylko zwrócę uwagę, że był ten problem PRL-u, który non-stop się pojawiał, to znaczy, czy zrzeczenie się skutkuje czymkolwiek, ponieważ nie było to państwo polskie. Przypomnę, premier Morawiecki kiedyś się powoływał przy winnych. Ale teraz już nie padały te argumenty. Teraz nie, natomiast znaleźli furtkę, bo jak ktoś czyta prasę, a my z kolegą Piastą musimy ostatnio czytać, dlatego że bierzemy udział w programie Przegląd Prasy. I tam, proszę Państwa, jest artykuł, że podobno, owszem, zapadła taka decyzja o zrzeczeniu się, ale nikt tego nie podpisał. W dokumentach nie znaleziono, czyli oni wyciągnęli wniosek, że owszem, niby oficjalnie się zrzeczono, ale nie ma dokumentu z podpisem, nie wiem, Bieruta. Czyli stanęli na gruncie Polski Ludowej jednak, to jest ten pozytyw tej sytuacji. I druga sprawa, jeszcze wracam do tych Niemiec, czy jak Niemcy się zdenerwują, to mogą swojego Mularczyka wykreować, który obliczy i stwierdzi, że to jest taka suma i wyjdzie na zero? To jest oczywiście pytanie retoryczne, ponieważ ci starzy to już są starzy, na przykład Erika Steinbach już chyba jest bezzębna, znaczy nie dosłownie, bo ona się świetnie trzyma, ale mówię o politycznym znaczeniu, ona teraz jest w AfD, a nie w CDU. Ale na ten temat milczy. Ale może się pojawić jakiś Mularczyk niemiecki. Kolega Mateusz Piskorski. Koledzy nawiązywaliście do sondaży, ale ja tak patrzę na te sondaże, zresztą prowadzone dość wątpliwymi metodami sondażu telefonicznego wspomaganego komputerowo. I bije w oczy jeden fakt, że wśród najmłodszych grup wiekowych sceptycyzm wobec realizmu uzyskania jakiejkolwiek reparacji od Niemiec jest największy. Tam 50% osób przed 30 rokiem życia ankietowanych nie wierzy w ogóle w realizm tego rodzaju propozycji, uznaje to za spektakl. Więc generalnie ja bym nie szedł tak daleko, jak poszedł Adam, mówiąc, że oni wygrają na tym wybór. Oni w moim przekonaniu na czymś tam mogą wygrać wybory, ale raczej nie na obiecywaniu gruszek na wierzbie i mówieniu, że byłoby wszystko dobrze, gdyby nam tylko zapłacili owe reparacje mityczne. Oczywiście koledzy wyczerpali temat z punktu widzenia prawnego. Jakiekolwiek reparacje są w tej chwili niemożliwe. O tym powiedział też w mediach, bardzo rzeczowo notabene, w mediach niemieckich, w wywiadzie zamieszczonym m.in. na antenie ZDF niemieckiej,
profesor Piotr Madajczyk, który również, jak wiemy, tym problemem się zajmował i stosunkami polsko-niemieckimi. Więc dobrze wiemy, że jest to tak, jest to robione na użytek wewnętrzny. Tak, jest to robione kosztem naszych relacji z Niemcami, nie tylko z rządem niemieckim, nie tylko z politykami niemieckimi, bo politycy i rząd niemiecki, ja sądzę, że już od dawna patrzą z politowaniem na Kaczyńskiego i każdą wypowiedź przedstawicieli jego partii. Natomiast również na tym gruncie poziomie społecznym. Otóż, szanowni państwo, drodzy koledzy, jak dzisiaj sobie poczytamy, a ja sobie taki trud zadałem, komentarze w mediach niemieckich, mówię o komentarzach internautów pod artykułami i doniesieniami dotyczącymi owych reparacji i tych kuriozalnych propozycji Kaczyńskiego, no to robi się bardzo nieprzyjemnie. Oni zaczynają mówić o tym, o czym nie mówili już od bardzo dawna. Są to przeciętni, jak my nie mam użytkownicy, aktywni użytkownicy, tak zwani aktywni użytkownicy internetu w Niemczech, oni zaczynają mówić o Szczecinie, o Wrocławiu, o naszych ziemiach odzyskanych. Więc budzimy pewne, aż Kaczyński budzi pewne demony, tak? Budzi pewne demony nawet na tym poziomie społeczeństwa niemieckiego, demony, które były ostatnio uśpione. Chyba się zgodzimy, że aktywność związków wypędzonych, aktywność takich postaci jak Erika Steinbach ostatnio nie była zbyt wielka, to po prostu przestało być chwytliwym tematem w społeczeństwie niemieckim, a oni znowu tego gina z butelki takimi nieodpowiedzialnymi akcjami politycznymi, jak ta przeprowadzona przez Kaczyńskiego, mogą obudzić i wypuścić, co nie będzie dla nas naprawdę przyjemne. Bo to znaczy do mainstreamu, dzięki tego rodzaju akcjom, czy przez tego rodzaju akcje, do mainstreamu niemieckiej polityki mogą znów powrócić tendencje rewizjonistyczne. Oczywiście te tendencje rewizjonistyczne też będą utopijne, bo one, mówmy się, realizacja jakichkolwiek postulatów takich środowisk nie będzie możliwa, no ale tak czy inaczej w dyskursie publicznym niemieckim demony się mogą odrodzić przez głupotę tych ludzi. Co do celu, no ja nie jestem specjalistą w tym zakresie czy w tych dziedzinach, który mógłby ocenić motywację prezesa, motywację ludzi jego partii. Trudno mi się na ten temat wypowiadać. Co do realizmu, co do kalkulacji ewentualnej tej propozycji i całej tej akcji PR-owej, bo tu zgoda, to jest akcja PR-owa na użytek wewnętrzny ze stratami na zewnątrz, z nieliczeniem się ze stratami na zewnątrz, to ja uważam, że no oni doskonale wiedzą, co nas czeka za chwilę. Znaczy doskonale wiedzą, w jakiej kondycji znajdzie się polska gospodarka. Trzeba wskazywać winnego, no oczywiście głównym winnym jest Putin i wojna na Ukrainie, przez niego spętana, no ale to się może okazać zbyt mało, więc oni teraz będą pokazywali, słuchajcie, byłoby w miarę w porządku, ale ci wredni Niemcy najpierw zablokowali nam wypłatę środków na ten krajowy plan odbudowy, ta wredna Bruksela, a teraz jeszcze ci wredni Niemcy, okrutni, wredni spadkobiercy III Rzeszy, nie chcą nam wypłacać słusznie przez nas żądanych reparacji. A swoją drogą Mularczyk i spółka nie odkrywają Ameryki. Ja sobie przypominam, pewnie koledzy pamiętacie te broszury i teksty, zdaje się, z lat 50. Alfonsa Klafkowskiego. Sporo tego było, były też wyliczenia i to dość precyzyjne, dotyczące próby oszacowania tych strat, które ponieśliśmy w wyniku II wojny światowej, a to może być co najwyżej dyskusją historyczną, a nie prawną, a nie polityczną. Czy to paliwo coś da PiS-owi? No mówię, szczerze mówiąc wątpię, bo ja sądzę, w przeciwieństwie do Adama, Adam, jestem większym optymistą od ciebie, uważam, że tak, dla elektoratu PiS-owskiego to jest fajne i chwytliwe, natomiast do poszerzenia grona swoich zwolenników to PiS-owi w żaden sposób się nie przysłuży. Destrukcyjna, głupia, szkodliwa z punktu widzenia naszego interesu narodowego akcja PR-owo-polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. To jest ważne, co kolega powiedział, te komentarze zwykłych Niemców, bo jak wiadomo, politycy, no to się wypowiadają politycznie niemieccy, nie? Tak, ale z dystansem. Natomiast to, co w trawie piszczy tam na dole, to jest bardzo ważne i to by było wiekopomne osiągnięcie polityki PiS-u. To znaczy najpierw przeciwstawili sobie naród rosyjski przeciwko nam, bo jeszcze 10-15 lat temu, czy 20, to jest relacje takie osobiste, stosunek do Polski był zupełnie pozytywny, przeciętnego Rosjanina. Z Niemcami też było coraz lepiej.
no to wszystko prezes postanowił naprawić w cudzysłowie i zarówno stosunki z Niemcami, jak i z Rosją chce maksymalnie zantagonizować. Ja, proszę panów, przypomnę tylko, że już w historii takie rzeczy się zdarzały i kończyło się to tragicznie, to znaczy walka na dwa fronty. Licząc na mityczne pomoc Zachodu i tak, ale oczywiście żyjemy w innej epoce, tym niemniej takie gry niebezpieczne prezesa przy braku oporu w zasadzie, bo proszę zobaczyć, opozycja niby to krytykuje, ale wiecie co oni mówią? To bez sensu i tak dalej, Niemcy i tak dalej, wobec Rosji. Trzeba taki sam plan sformułować, odszkodowań. I tutaj prezes miałby pełne poparcie, ale nie wysuwa tych żądań. To jest ciekawe. No i oczywiście to jest bębenek, że tu prawda działa na rzecz polityki rosyjskiej, bo antagonizuje nas z jednym z najważniejszych państw Unii Europejskiej, cała ta historia. I tu mam pytanie do panów. Czy PiS uzupełni ten postulat odszkodowań wobec Niemiec również odszkodowaniami wobec Rosji? Kolega PiS, Przemysław Piast. Tak, jak wspomniał kolega naczelny, ostatnio czytujemy trochę pisowskiej prasy. Ja wiem, że nasi widzowie, nasi czytelnicy tego nie robią i w ogóle im się nie dziwię, bo to jest wyjątkowo karkołomne i męczące zajęcie, bo ta prasa jest na bardzo różnym poziomie intelektualnym, czasami wręcz na poziomie antyintelektualnym. Natomiast faktycznie przywijają się w tej prasie już takie pierwsze jaskółki, że różnego rodzaju okołopisowscy myśliciele, tutaj tu z lokalnego myślicielstwa, mają pomysły, że od Rosji również należy osiągnąć odszkodowanie. Traktuję to jako takie balony próbne wpuszczone w pisowski elektorat. Jak on na to zareaguje? Obawiam się, że zareaguje entuzjastycznie, czyli pomysły pewnie się pojawią. I tutaj oczywiście podpowiadamy, że nie należy skończyć na Rosji, bo przecież różne inne państwa też pokrzywdziły Polskę. Na przykład Słowacja była agresorem w czasie II wojny światowej. Słowacja powinna wypłacić odszkodowania. W różnych tutaj dobrach może nam Słowacja te odszkodowania wypłacać, ale przecież też nam się należą. Także możemy się cofać aż do czasów potopu szwedzkiego. Oczywiście możemy ironizować, polska polityka jednak jest po prostu najzwyczajniej w świecie głupia i nasi politycy są zdolni do wszystkiego, w tym do eskalowania kolejnych absurdalnych roszczeń wziętych nie wiadomo skąd. Ja podkreślam, rościć sobie można dowolne rzeczy, ale jeśli roszczenia są niepoważne, to źle świadczą o danym państwie. Ponadto, żeby dane odszkodowanie czy reparacje od kogoś uzyskać, należy mieć nad tym kimś jakąś przewagę, tak? Po prostu zmusić go do tego, żeby nam owe reparacje czy odszkodowania wypłacił. Obecnie Polska jest na własne życzenie otoczona przez wrogów i zdaje się, że konsekwentnie będziemy sobie tych wrogów przysparzać. Natomiast, żeby nie było tak pesymistycznie i negatywnie, jednak chciałem powiedzieć coś pozytywnego. A mianowicie, niezależnie od naszych fatalnych relacji politycznych z Niemcami, dodatkowo popsutych w ostatnich dniach jeszcze bardziej przez prezesa Kaczyńskiego, całkowicie z małpią złośliwością to uczynił prezes Kaczyński, mamy bardzo dobre relacje gospodarcze. Polska gospodarka jest niezbędna gospodarce niemieckiej, niemiecka gospodarka jest niezbędna gospodarce polskiej. Ja wierzę, że czynniki polityczne decyzyjne w Niemczech są jednak znacznie bardziej racjonalne niż czynniki polityczne decyzyjne w Polsce. To nie znaczy oczywiście, że są skrajnie racjonalne, tam też mamy pewne zastrzeżenia, jednakowo, że no nie robią tak dziwnych historii, jak potrafią robić rządy polskie. Co za tym idzie, nie sądzę, aby Niemcy byli gotowi poświęcić te dobre relacje gospodarcze, poświęcić swój relatywny dobrobyt gospodarczy, ze względu na jakąś urażoną ambicję, czy ze względu na jakieś tutaj niezręczności popełnione przez prezesa Kaczyńskiego, no, który, umówmy się, jest traktowany w Niemczech, jak traktowany jest i zresztą zupełnie słusznie, w zupełnie zasłużony sposób. A zatem trochę uspokajam, myślę, że tutaj nie będzie źle. Natomiast faktycznie wywlekanie z demonów z przeszłości może oznaczać, że te demony się faktycznie uaktywnią. I obym był tutaj złym prorokiem, ale jeśli te demony się uaktywnią, możemy przypadkiem znowu wrócić do publicystyki, którą przez lata prowadził chociażby wspomniany już przez Adama Jędrzej Giertych, który musiał udowadniać na forum międzynarodowym nasze prawa do ziem odzyskanych i wskazywać na naszą rolę w koalicji antyhitlerowskiej, na to, że te odszkodowania, te ziemie fizycznie nam się należą. To jest temat, który może wrócić, zwłaszcza, że gwarantem uzyskania przez Polskę ziem odzyskanych był porządek pojałtański, powiedzmy. Polska ten porządek systematycznie podkopuje. W związku z powyższym w pewnym momencie możemy obudzić się sami z gigantycznym problemem, otoczeni przez wrogów. To tyle. Tak jest. Podkopywanie Poczdamu trwa od 1990, no początkowo jeszcze nie bardzo, no ale potem nabrało tempa, zarówno w sferze historycznej, jak i właśnie politycznej. Natomiast proszę panów, ja tu, bo kolega tu powiedział, że do Szwedów.
Ja bym dopowiedział, ponieważ popsuły się stosunki z Węgrami, którzy okazali się jednak ruskimi onucami, proponuje wystąpić o odszkodowania za najazd Rakoczego. Przypomnę, 1657 i próba rozbioru Polski. Więc ci Węgrzy też mają na sumieniu, również mimo że uchodzą za naszych przyjaciół. Ale okazuje się, że nie do końca. I jedno pytanie, bo jeszcze koledzy. Ja się zastanawiam, jak kolega powiedział o tym małpiej złośliwości. Czy, bo my tu się dopatrujemy jakichś sensów tej akcji, a czy to po prostu nie jest zwykły irracjonalizm prezesa, który, przypomnę, kiedyś już na antenie mówiłem, po prostu nie może Niemcom wybaczyć karykatury w Tagesspiegel. Ależ oczywiście, to jest kompleks prezesa, który cały czas walczy z swoim obrazem Kaczyńskiego ziemniaka. Tak? No to jest główny kłopot. Kaczyński jest mściwy, jest pamiętliwy i najzwyczajniej w świecie uznał Niemcy za swoich przeciwników, uznał Niemcy za wrogów i tak będzie ich postrzegał. To nie ulega dla mnie wątpliwości. Natomiast nie zmienia to faktu, że przy okazji ugrał sobie wewnętrznie kilka punktów. Ja tu się zgadzam raczej z Mateuszem niż z Adamem, o tyle, o ile nie są. Sądzę, aby gorące serca zwolenników PiS-u, tutaj podgrzane niechęcią czy nienawiścią do Niemiec, zastąpiły brak ogrzewania gazem czy węglem, który czeka nas na jesieni. A zatem sądzę, że ten sukces PR-owy prezesa Kaczyńskiego, ze względu na to domaganie się pieniędzy od Niemiec, jest sukcesem bardzo krótkotrwałym i Polacy bardzo szybko przypomną sobie o problemach codzienności, już przy najbliższych zakupach, czy najbliższym tankowaniu na stacji benzynowej. Także tutaj nie od, daleki jestem od odtrąbywania wiekopomnego sukcesu PiS-u. Raczej siła PiS-u wynika z tej chwili ze słabości i niejakości opozycji, no ale to jest temat na inną, szerszą dyskusję. No i być może ten gaz trzeba będzie kupić od Niemiec, oczywiście rosyjski, albo przez Węgry, też rosyjski, tylko drożej 3 razy, ale to już jest inny temat. Panowie, jeszcze po 3 minuty na ten temat. Kolega Śmiech. No tak, to znaczy koledzy, no ja oczywiście nie życzę zwycięstwa PiS-owi, natomiast no widzę, co ludzie mówią. Jeżeli ludzie tak zwani zwykli na rynku, jeżeli słyszą krytykę, to jest w ogóle coś dziwnego. No, wtrącają się do rozmowy dwóch osób, osoby trzecie, nieznajome, które bronią posunięć tego rządu, bo oni dają, no to wiecie Państwo, jest naprawdę źle. Jest naprawdę źle, dlatego ja mam pesymistyczne nastawienie, dlatego że rząd potrafi i prezes Kaczyński, który jest już takim półbogiem greckim, potrafi naprawdę to wszystko znakomicie sprzedać przy słabości, a poza tym no, przy postulatach opozycji równie idiotycznych w sensie polityki zagranicznej, antyrosyjskich, może na wyścigi jeszcze, kto jest bardziej antyrosyjski, to co kolega Naczelny powiedział. Natomiast tutaj cóż, no na przykład pan Mularczyk, jeszcze podsumowując tą sprawę, no pan Mularczyk powiedział, że w ogóle tam nie widział tego i co to tam jakiś, już pomijam, że jest gigantyczna różnica między jego stwierdzeniami, które padły między innymi wczoraj na łamach Rzeczpospolitej, a tą odpowiedzią na interpelację z 2017 roku, gdzie jest to wszystko po kolei wyjaśnione. Natomiast tutaj, że została ogłoszona informacja w Trybunie Ludu, nikt tam nie widział tej uchwały, w ogóle jaka uchwała, nie została zakomunikowana. No nie jest to prawda. Proszę Państwa, zbiór dokumentów dyplomatycznych, istnieje takie wydawnictwo. Jest oświadczenie rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 23 sierpnia 1953 i ten zbiór dokumentów można sobie nawet obejrzeć online w sieci albo ściągnąć, także może pan Mularczyk powinien sięgnąć do tego, bo ja w trakcie tutaj naszej audycji do tego sięgnąłem i nie będę Państwu tego oczywiście czytał, ale na stronie PISMU, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, te zbiory dokumentów archiwalne są dostępne w numerze wrześniowym z 1953 roku. Jest to oświadczenie, jest odpowiedź rządu NRD. No to jak? To ten rząd NRD nie wiedział, jak jest odpowiedź, to dawał odpowiedź na co? Na coś, co nie istniało. No, to jest logika pana Mularczyka. Także wiecie Państwo, no, jest to naprawdę niebezpieczna sytuacja, a dalsze jakby brnięcie w to, jeszcze kolega Naczelny mówił o tym, czy oni wystąpią przeciwko Rosji. No nie wiem, czy wystąpią, bo się przejechali i zapowiadali w 2015 roku zwrot wraku Tu-154. No i gdzie ten wrak jest?
No, zwrócony został, nie został zwrócony. No i teraz się zastanawiają, no, ale gdyby tak się stało, to ja niestety widzę w tym niebezpieczeństwo już niemalże wejścia na drogę odwracania rezultatów II wojny światowej, które mogły się nam słusznie nie podobać w 1945 roku czy chwilę później. Natomiast po 7 czy prawie 8 już dziesięcioleciach, no to jest szaleństwo polityczne, bo no jeżeli wystąpią przeciwko ZSRR, no, czyli następcy prawnemu ZSRR, czyli Rosji, no to o co tu chodzi? Że co, mamy oddać teraz ziemie odzyskane, a te ziemie odzyskać z kolei wschodnie i co wtedy? I złożyć uroczyste oświadczenie, że ponieważ tyle dziesięcioleci minęło, to my je teraz przekazujemy wolnej Litwie i Ukrainie, a wolnej Białorusi później, jak będzie wolna. No to zupełny absurd. To jest grzebanie w historii, które powinno być po prostu dzieciom zabronione. Natomiast nami rządzą dzieci, co już wielokrotnie podkreślaliśmy. Dziwię się, że prezes Kaczyński nie był w krótkich spodenkach. Dziękuję. No ale może poseł Mularczyk był. Ja chciałem zwrócić uwagę, że te prace tego posła trwały bardzo długo, ale tu któryś z kolegów, tak, kolega Piskorski mówił o profesorze Alfonsie Klawkowskim, ale była jeszcze Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich. To wszystko już było wielokrotnie obliczone. Oni mogli z dokumentów z Polski Ludowej przepisać cały ten raport i tam tylko podwyższyć sumę i to by mogło tydzień trwać, a to trwało tyle lat, jakby od początku te badania prowadzono. Nie wiem, czy kolega powiedział, to 23 sierpnia ogłoszono, 53? No to proszę panów, tak, to jest... Tak, ogłoszono wtedy. To ja proponuję to unieważnić, bo to jest data związana z paktem Ribbentrop-Mołotow. Zgadza się? 23 sierpnia. Zgadza no, się. Ewidentna sprawa. Kolega Piskorski, a podsumowanie. Wspomniał kolega tutaj autora czy koordynatora prac tytanicznych nad tym raportem, Arkadiusza Mularczyka. Ja go doskonale pamiętam z czasów, gdy zasiadałem w ławach sejmowych. Po pierwsze, nie jest to historyk, po drugie, nie jest to człowiek szczególnie kreatywny i twórczy. Więc podejrzewam, że to jest w dużej mierze powielenie tych dokumentów, o których kolega mówił, i komisji, i Klawkowskiego. No dobrze, oczywiście, że o tym przypominać w kategoriach historycznych. Ja uważam, że w kategoriach historycznych nigdy dosyć przypominania również tych naszych strat, tych związanych z II wojną światową. Ale żeby cokolwiek ugrać, niekoniecznie nawet pod względem finansowym, bo to już uzgodniliśmy, że to nierealne, ale nawet pod tym względem wizerunkowym, to trzeba mieć umiejętności PR-owe i zdolności na poziomie instytucji izraelskich różnego rodzaju, zajmujących się aktywnie od wielu lat lobbowaniem określonej wizji, w dużej mierze uzasadnionej, narodu żydowskiego i samego Izraela jako państwa ofiar, tych największych ofiar zbrodni II wojny światowej. Rząd polski, władze polskie nie zdyskontują tego nawet PR-owo, a wręcz przeciwnie, jak już mówiliśmy, strzeliły sobie PR-owo na arenie międzynarodowej w kolano, bo właśnie do tego trzeba byłoby mieć poziom Izraela, a nie Polskiej Fundacji Narodowej i tego typu dziwnych tworów, które dzisiaj rzekomo mają PR-owo nasz kraj w świecie promować, pokazywać jego tożsamość. Naprawdę kompletnie z punktu widzenia zewnętrznego, ja to oceniam wyłącznie zewnętrznie, tutaj możemy dyskutować na temat skutków tych wewnętrznych. Mam nadzieję, taką gorącą nadzieję, Adamie, że jesteś zbytnim pesymistą i że w momencie, tak jak powiedział Przemek, że w momencie, kiedy ludziom zacznie być zimno, a ja, koledzy, ja dzisiaj, nie dalej jak dzisiaj słuchałem takich mainstreamowych ekonomistów w jednej z rozgłośni radiowych dyskusji, i oni mówią zupełnie poważnie, że najbliższą zimą wiele polskich rodzin, w tym elektoratu PiS, a może przede wszystkim elektoratu PiS, będzie się zastanawiało, czy ogrzać dom, czy kupić jedzenie. W momencie, kiedy ci ludzie będą przed takimi dylematami stali, to obietnice tych bilionów, mogą być nawet i tryliony, będą tylko i wyłącznie drażniły dodatkowo tych ludzi, bo będą pokazywały, no proszę, tu obiecaliście nam od tych Niemiec, ale nie uzyskaliście ani jednego euro. To, że nie uzyskamy ani jednego euro, jeszcze zapomniałem o tym wspomnieć, wiemy no, też z ust jakby strony niemieckiej. Niższy rangą urzędnik niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedział na
wystąpienie prezesa Kaczyńskiego. Odpowiedź była bardzo krótka. Reparacje to temat zamknięty, nie są przedmiotem żadnych rozważań ani negocjacji. I to była najkrótsza możliwa odpowiedź, a tak jak mówię, bardzo wiele mówiło to, że tu mówił prezes Polski tak zwany na ten temat, a tam powiedział to jakiś trzeciorzędny urzędnik, nawet nie rzecznik prasowy, ale przedstawiciel biura prasowego MSZ. Dziękuję. No chyba zamkniemy temat. Ja tylko jeszcze komentując ten spór, czy to elektorat PiS-u kupi. Ja jednak skłaniam się do zdania kolegi Śmiecha. Kupi to zimno, tu nie zmieni nic, będzie obciążanie, że to Putin i Niemcy i koledzy się mylą, że jak komuś będzie zimno i tak dalej, to powie, że to wina PiS-u. Kolega Śmiech, ale to już tylko na... Króciutko, ale właśnie myślę, że ciekawa dla Państwa informacja, ponieważ pan Mularczyk powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że ta uchwała nie została w żaden sposób zakomunikowana stronie niemieckiej. No i właśnie, proszę Państwa, to co Państwu mówiłem, zbiór dokumentów dyplomatycznych, tym razem numer 1011 z 1953 roku, pismo prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej Otto Grotewola do Bieruta. I tam pada takie zdanie, czym bezpośrednia pomoc wyrażająca się w układzie handlowym między naszymi rządami, przede wszystkim zaś wielkoduszna decyzja waszego rządu o zrzeczeniu się dalszej spłaty odszkodowań, stanowią jeszcze jeden dowód zaufania Polski do postępowych sił narodu niemieckiego. I tyle w sprawie wiedzy merytorycznej ludzi opracowujących ten raport, w tym głównego pana Arkadiusza Mularczyka. Dziękuję bardzo. No nie wiedział, ale on teraz mógłby się bronić. Wie kolega jak? Nie ma już takiego państwa jak NRD. Więc teraz występujemy wobec obecnych Niemiec. Kończymy temat, proszę panów. Bardzo długo żeśmy na ten temat dyskutowali, nawet dłużej niż zakładałem, ale koledzy... Ważny tak, temat. Natomiast jako drugą rundę, ale już krótką, jednak bym proponował skomentować tą dyskusję, która wokół śmierci Michaiła Gorbaczowa się przetoczyła zarówno przez prasę i media w Polsce, jak i na całym świecie, no i w Rosji. Bo tu kolega jeden powiedział, że ale to nie ma znaczenia, bo on już umarł i tak dawno. Ale jednak to, co się stało wtedy za Gorbaczowa, to jakby rykoszetuje dzisiaj. To znaczy jego polityka wykreowała dzisiejszą rzeczywistość, czyli nie możemy przejść tak do porządku dziennego. Oczywiście inaczej się ocenia tą postać z perspektywy tych 30 lat po tym przełomie, a inaczej wtedy się oceniało. Także poprosiłbym o krótkie oceny tej postaci, po pierwsze z perspektywy ówczesnej, ale i z dzisiejszej, jak to dzisiaj oceniamy. I zacznie tym razem kolega Piskorski. W Rosji przetoczyły się oczywiście ogromne dyskusje na temat roli Michaiła Gorbaczowa i wniosek jest jeden, szczerze mówiąc, prezydentowi urzędującemu, prezydentowi Władimirowi Putinowi bardzo mocno się oberwało, tylko i wyłącznie za to, że przyszedł na pożegnanie, to znaczy przyszedł i pochylił czoło przed otwartą trumną z ciałem Michaiła Gorbaczowa. Taki jest w największym skrócie stosunek Rosjan do Michaiła Gorbaczowa i to już niezależnie od poglądów politycznych, tychże Rosjan pojawiły się właściwie dwa nurty oceny jedynego, pierwszego i ostatniego prezydenta Związku Radzieckiego. W pierwszym nurcie mamy do czynienia z twierdzeniem, że był on człowiekiem skrajnie naiwnym i o tym miały świadczyć jego słynne, odbijające się czkawką do dziś, ustne porozumienia z George'em Bushem seniorem dotyczące choćby ostrzeżenia NATO, czyli jego wiara naiwna w obietnice Zachodu, nigdzie nie sformułowane na piśmie, co ciekawe, tylko i wyłącznie w protokołach rozmów, jak pamiętamy, z udziałem Gorbaczowa. Inni twierdzą, że to był idealistyczny, naiwny, a wręcz ocierający się o pewne ograniczenia intelektualne komsomolec leninista, to znaczy człowiek, który posługiwał się wiarą w leninizm, przede wszystkim w dziedzinie polityki narodowościowej, i to on rozsadził, w tym jest dużo prawdy, rozsadził po tych szwach narodowościowych Związek Radziecki jako całość. Jeszcze inni twierdzą, że to był zdrajca, więc mamy tak naprawdę opinie oscylujące od idioty po zdrajcę.
w ocenach dokonywanych w mediach wśród publicystów, dziennikarzy, ale też społeczeństwa rosyjskiego na temat Michaiła Gorbaczowa. O poziomie upadku samego Gorbaczowa świadczyć ma między innymi to, że nie będę tu uprawiał kryptoreklamy, że wizerunek Michaiła Gorbaczowa, nawet nie krypto, byłaby to była reklama, wizerunek Michaiła Gorbaczowa został wykorzystany w latach 90. oczywiście za jego zgodą i za sowitym wynagrodzeniem przez jedną, nie wiem czy pamiętacie, którą, nie będę jej tu wymieniał, z amerykańskich sieci fast foodów. Widzę, że część kolegów pamięta, poważnie w uśmiechach, tak czy inaczej. To był poziom Michaiła Gorbaczowa, tak? Czyli wykłady różnego rodzaju, sowicie opłacane głównie w Stanach Zjednoczonych. Willa w Bawarii warta kilkanaście milionów euro, jak różni twierdzili, a jednocześnie przyznana przez Jelcyna, niegdyś jego wroga, przypomnę, emerytura prezydencka w wysokości, to raziło Rosjan, szczególnie w latach 90., w wysokości 40 średnich emerytur, taki zapis był, prawda? Więc osoba odbierana skrajnie negatywnie. Dla mnie, jeśli ja miałbym dokonać oceny tego człowieka, to był to człowiek skrajnie nieudolny. To wiem na pewno, jakie były motywacje jego działań, w to wnikać nie chcę. Oczywiście są teorie mówiące o tym, że to była tylko i wyłącznie twarz pewnego układu, twarz pewnej grupy wywodzącej się z KGB, notabene, która dążyła de facto do rozmontowywania państwowości radzieckiej, bo albo zdradziła, albo chciała na tym zarobić. Tu wyjaśnienia są bardzo, bardzo różne. Z punktu widzenia Polski nie chcę oceniać jego roli. Oceniam go jako polityka. Oceniam go jako polityka, jeszcze raz podkreślam, skrajnie nieskutecznego, destrukcyjnego, nieudolnego, niekompetentnego, niedysponującego właściwie żadnymi przymiotami, bo on nie był nawet charyzmatyczny. Nawet na tle tych niezbyt charyzmatycznych poprzedników on nie prezentował się, szczerze mówiąc, jakoś zbyt porywająco. Nie wiem, czy czytaliście Państwo, czy czytaliście koledzy jego książki. Ja kiedyś miałem okazję dwie z jego książek, już nie pamiętam w tej chwili tytułów, przeczytać. Były takie manifesty programowe, oczywiście te związane z pierestrojką i z przemianami, które on promował i to właściwie było tak naiwne, no w pewnym momencie miałem wrażenie, że to pisało dziecko, prawda, wierzące w utopijne wizje, w takim duchu socjaldemokratycznym, ogólnopacyfistycznym, kochajmy się wszyscy i tak dalej, uniwersalne rzekomo przesłanie. No dla mnie postać no będąca faktycznie twarzą upadku wielkiego imperium, tego jak można było to imperium zniszczyć, chociaż podkreślam tylko i wyłącznie twarzą, bo za sznurki pociągali zapewne inni. Ale na koniec, jeśli koledzy jeszcze pozwolicie, jedna ciekawostka. Otóż portal SBU, czy jakiejś frakcji SBU ukraińskiej, Mirotworiec, zamieścił informację o śmierci Michaiła Gorbaczowa i zgadnijcie, jak ona wygląda. Otóż jest zdjęcie Gorbaczowa przekreślone na czerwono napisem zlikwidowany. A zatem on był na liście mirotworca, pomimo tego, co tutaj wszystkiego, co o nim mówią Rosjanie, był na liście mirotworca za to, że kiedyś dawno temu, w 14 czy 15 roku udzielił wywiadu dla Sunday Timesa, jeśli się nie mylę, i tam stwierdził, że Krym jednak powinien być rosyjski. Czy rzeczywiście zlikwidowała go SBU? Nie wiem, to już zagadka, którą znają autorzy portalu Mirotworiec. Dziękuję. Myślę, że koledzy się wypowiedzą. Ja aż taki krytyczny nie jestem. Po pierwsze, Rosjanie mają kompleks Gorbaczowa, który stał się kozłem ofiarnym rozpadu państwa, które po prostu gniło od wewnątrz. I rozwalił to państwo Jelcyn, a nie Gorbaczow. Ja przypomnę, że Gorbaczow chciał być prezydentem całego Związku Radzieckiego i go obalono. Czyli te wszystkie procesy rozpadu to już były poza nim. To jest po pierwsze. Po drugie, powinniśmy oceniać to z punktu widzenia polskiego, a nie wewnątrz Związku Radzieckiego. A przypomnę, że wtedy wszyscy Polacy odbierali to bardzo pozytywnie. Ja wtedy byłem publicystą, pamiętam zelżenie cenzury, można było pisać na przykład o historii Związku Radzieckiego, stosunków polsko-radzieckich. Na przykład ja wtedy napisałem takie artykuły o Katyniu i o wywózkach, o deportacjach. To było dla miesięcznika Konfrontacje, no ale to było wszystko możliwe dzięki pierestrojce, prawda? Czyli moim zdaniem nie był to
całkowicie zły pomysł. To, że uruchomi się domino, to nikt tego nie wiedział. A przypomnę, że kiedy powstawała Ukraina, to kto pierwszy protestował, że ostrożnie? Stany Zjednoczone. Ponieważ stary Bush się przestraszył, że to idzie zbyt daleko. Czyli nie bądźmy jednostronni, proszę państwa. Być może nikt tego nie przewidywał. Natomiast koncepcja Gorbaczowa wspólnego europejskiego domu nawiązywała do koncepcji de Gaulle'a, Europy od Lizbony do Władywostoku. I proszę zobaczyć, dzisiaj niektórzy w Polsce atakują Gorbaczowa tak. Zbrodniarz komunistyczny i tak dalej, nigdy nie osądzony, chociaż on żadnej wojny nie wywołał i tak dalej. Więc ja bym nawoływał do rozsądku. To, że w Rosji on jest takim Lechem Wałęsą trochę. To znaczy w Polsce Lech Wałęsa stał się takim kozłem ofiarnym i wszyscy najgorsze rzeczy o nim mówią, a tam jest Gorbaczow. Kolega Adam Śmiecha, kolega Mateusz Piskowski. Jeśli kolega pozwoli, ad vocem. To znaczy ja go nie oceniam, już podkreśliłem, nie oceniam go z punktu widzenia Polski, Stanów Zjednoczonych czy kogokolwiek innego, bo z punktu widzenia jego przymiotów jako polityka, któremu przyszło stać na czele Związku Radzieckiego, czyli powinien był skutecznie realizować interesy państwa, na którego stał czele. Czy to jest ogólna ocena, nie wynikająca z optyki polskiej lub innej, a jeszcze jeśli kolega pozwoli, no naprawdę była, Rosjanie twierdzą i tu im muszę przyznać rację, że była pewna inna droga, oni twierdzą, że symbolem innej drogi był Andropow. Andropow, który proponował drogę nie mniej, nie więcej tylko chińską, czyli mniej więcej to, co u nas pisał Mirosław Dzielski, prawda? Liberalizacja wolnorynkowa gospodarcza przy zachowaniu kontroli politycznej. Gorbaczowowi się to nie udało, prawda? Więc oni wskazują na to, że proszę bardzo, można było iść drogą Deng Xiaopinga w Chinach. Bo no to teraz wiadomo, prawda? To trochę taka jest dywagacja, a mogliśmy inaczej, prawda? No trochę prezentyzm, owszem, ale takie głosy się pojawiają. Kolega Śmiech. Tak, no ja skłaniam się ku opinii kolegi naczelnego i dwie sprawy, to znaczy najpierw kwestia, oczywiście nie, no, Rosjanie niech sobie myślą co chcą, ponieważ cała ta paleta postaw, naród, do którego reprezentantem był Michał Gorbaczow, ma prawo oceniać go jak chce, prawda, od afirmacji po skrajną krytykę i nazywaniu go zdrajcą. Natomiast ja chciałbym podejść do tego z dwóch punktów widzenia. Pierwszy to międzynarodowy i tutaj no doskonale pamiętam czasy Gorbaczowa, bo byłem nastolatkiem wtedy, więc człowiekiem, który w zasadzie od dziecka interesował się polityką ze względu na otoczenie, w jakim wyrósł. I no cóż, no wszyscy przyjęli, bo wszyscy mówią pierestrojka, jeszcze była głasność, tak, która oznaczała pierestrojka przebudowa, ale głasność oznaczała właśnie jakby stworzenie, nawet nie przywrócenie wolności, ale wolność mówienia o trudnych sprawach historycznych. Nie widzę w tym nic złego. Zakłamywanie historii w Związku Radzieckim było elementem oficjalnej propagandy tego państwa przez tyle dziesięcioleci i nie była ta rzecz dobra, bo jakkolwiek byśmy nie oceniali to państwo na arenie międzynarodowej, ten element z całą pewnością nie był elementem, który można pochwalić. I głasność z tego punktu widzenia było, jeżeli chodzi o ocenę zewnętrzną, ponieważ miało to przełożenie również na Polskę, to co kolega naczelny powiedział, było bardzo słusznym hasłem, które przyniosło wiele dobrego w badaniach historycznych, jeszcze zanim zostały przejęte przez fanatyków takich jak dzisiaj w Polsce IPN, prawda? Natomiast druga sprawa, no porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, że na początku Reagan był jastrzębiem wojennym, Gwiezdne Wojny. Alexander Haig, który był bardzo właśnie z obozu jastrzębi sekretarzem stanu, ale potem został zastąpiony przez George'a Shultza i zaczęła się zmiana. I czy tą zmianę możemy ocenić jako złą? Ja teraz nie mówię o tym, co się potem stało, ale w połowie lat 80. właśnie dzięki temu, że partnerem z drugiej strony był Gorbaczow, doszło jednak do porozumień tych uwiecznionych potem i sfinalizowanych słynnymi spotkaniami w Reykjaviku. No to było coś dobrego, to było odprężenie, a nie ciągłe nakręcanie wyścigu zbrojeń. Być może dla kogoś myślącego kategoriami imperialnymi, no to była rejterada, to była jakaś zdrada, no ale jeżeli tak, to również ze
Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Gorbaczow wykazał się, czy się zgadzam z Mateuszem i z tymi ocenami, które przytoczył, Gorbaczow wykazał się naiwnością, ponieważ naiwnie uwierzył Amerykanom, że będą tacy mili cały czas. No a okazało się, że bardzo szybko, ponieważ wiedzieli, że to co powiedziałeś, te obietnice są tylko i wyłącznie w protokołach, no to bardzo szybko od tego odeszli. No ale to chyba oczywiście pokazuje nam, że to, co mówił Dmowski, że w polityce nie ma sympatii i miłości, tylko powinna być właśnie twarda polityka interesu. A teraz z drugiej strony chyba świadczy bardziej jednak o Amerykanach, a w mniejszym stopniu, no, czy człowiek naiwny może być, bo ja zakładam jednak, że był naiwny, a nie był reprezentantem jakichś zakulisowych sił. I ostatnia sprawa to jest takie prywatne, ludzkie odczucie. I tutaj muszę powiedzieć, to odczucie z lat 80. Jest to moje odczucie w mojej pamięci zapisane bardzo pozytywnie. I przypominam sobie wizytę Gorbaczowa w Polsce. No, wiemy, że Leonid Breżniew potrafił być jowialny, zwłaszcza jak trochę był po kieliszku. Natomiast jednak ci wszyscy przywódcy to była śmiertelna powaga, brak jakiegoś uśmiechu, żartu i tak dalej. Już nie mówiąc o Chruszczowie, który butem uderza w pulpit w ONZ-cie, prawda? No jakieś totalne chamstwo. Natomiast ogromna różnica wizerunkowa, która jest ważna, no co byśmy nie powiedzieli, bo mówiliśmy wcześniej o tym zwycięstwie PR-owym Kaczyńskiego i ja cały czas się będę upierał, że tutaj wygrywa. Przynajmniej z tą opozycją, jaką ona jest. I ta ogromna różnica w przypadku Gorbaczowa, kończąc już, przypomnę sobie, to chyba w Krakowie było, kolega naczelny może tutaj mnie zweryfikować, to spotkanie po prostu z Polakami, gdzie występował pan Rosiewicz i który się wręcz przytulał do Gorbaczowa. Oczywiście jeszcze kwestia bardzo dobrze prezentującej się żony Rajsy. I pamiętam, że siedział wtedy koło niego Jaruzelski, cały czas sztywny jednak i taki przestraszony, że cały czas jest jednak tym mniejszym i trzeba się zachowywać tak jak w stosunku do tych poprzednich gęseków, jak to się mówiono. No ogromna różnica wizerunkowa i myślę, że dużo autentycznej sympatii ze strony Polaków dla tego człowieka. Podkreślam, jest to ocena wyłącznie ludzka, uczuciowa odbioru tego człowieka w stosunku do jego poprzedników. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja potwierdzam, wtedy ja byłem trochę starszy. Wtedy był szczyt nastrojów prorosyjskich w Polsce, ale to zawdzięczano Gorbaczowowi. Nie było żadnej rusofobii. My oceniamy to z punktu widzenia późniejszych wydarzeń, czyli jest to prezentyzm. Wtedy Amerykanie nie chcieli rozpadu jeszcze Układu Warszawskiego. Mówiło się o 89. To wszystko zaczęło się za Clintona. Więc no, trzeba zachować tutaj jakiś umiar. I kolega Przemysław Piasta, który też był nastolatkiem wtedy, czy jeszcze nie? Tak, można powiedzieć, że takim bardzo młodym nastolatkiem, więc ja nie mam specjalnych osobistych wspomnień związanych z Gorbaczowem, z wyjątkiem tego, kiedy dostał order uśmiechu. To rzeczywiście koresponduje trochę z wypowiedzią Adama. Natomiast jako dobry rabin pogodzę wszystkich kolegów, zgadzam się z waszymi zdaniami, was wszystkich, tak, absolutnie wszyscy mieliście rację. Z punktu widzenia polskiego Gorbaczow był politykiem niezłym, co nie znaczy, że był niezłym politykiem z punktu widzenia radzieckiego, ale w sumie co mnie to obchodzi, ponieważ ja jestem tutaj Polakiem. Interesuje mnie interes narodu polskiego, a nie interes państwa radzieckiego czy narodu w Związku Radzieckiego. A zatem rozumiem ich krytyczną ocenę i rozumiem, skąd ta krytyczna ocena się wzięła. Przyjmuję ją do akceptującej wiadomości, ale absolutnie mnie to nie interesuje, ponieważ skutki rządu Michała Gorbaczowa dla Polski były po prostu korzystne. Także niezależnie od tego bicia piany w wydaniu rządowych propagandystów, no ciężko tutaj facetowi cokolwiek zarzucić, pomijając fakt, że swoją działalnością przypieczętował upadek Związku Radzieckiego. On nie był głównym winnym, tak jak obecni postkomuniści, sympatycy tego systemu chcieliby go sytuować jako głównego winnego upadku Związku Radzieckiego. Związek Radziecki upadał dłuższy czas w ostatnich latach swojego istnienia czy dziesięcioleciach. Był zarządzany przez technokratów, którzy stali za plecami de facto fikcyjnych pierwszych sekretarzy. Przypomnijcie sobie Państwo, że tutaj Breżniew po koniec swojej działalności, wspomniany dzisiaj Andropow czy Czernienko, no momentami bardziej przypominali żywe kukły niż prawdziwych ludzi i ciężko byłoby oczekiwać, że cokolwiek będą tutaj dynamicznego wprowadzali. Gorbaczow był od nich młodszy, rzeczywiście, tak jak mówił Adam, był mniej sztywny, co z całą pewnością wywołało dobre wrażenie. No i był liberałem, co zakończyło się dla Związku
Morawieckiego słabo, ale z punktu widzenia polskiego było dobrze, bo w tym czasie poluzowano nam nieco śruby, to wspominał z kolei redaktor naczelny. A więc te oceny polskie i radzieckie tej postaci powinny być diametralnie odmienne z punktu widzenia polskiego. Moim zdaniem to jednak postać zdecydowanie korzysta. Natomiast no, polityk przegrany, polityk nieskuteczny i też jako osoba jednak osoba przegrana i nieskuteczna. Ja pamiętam Gorbaczowa z tych nieszczęsnych reklam. Mateusz wołał reklamę pizzy, bo to podejrzewam, że o tej reklamie mówiłeś. Mario Puzo w powieści Omerta zawarł taką scenę, jeśli Państwo chcecie, to możecie sobie przejrzeć, gdzie dwaj gangsterzy wyśmiewają się z Gorbaczowa, jak to były prezydent wielkiego państwa musi dorabiać sobie $500,000 na reklamie pizzy. No rzeczywiście to było żenujące po prostu, tak? Zresztą to nie tylko reklama pizzy, nie powiemy której, bo nam za to nie płacą, ale także reklama luksusowych tutaj gadżetów, luksusowej odzieży, no różne rzeczy reklamował Gorbaczow, także napoje alkoholowe. Zarabiał na tym, po prostu w ten sposób żył. Żył na dość wysokim poziomie, więc potrzebował tych pieniędzy. Zachód mu się zresztą odwdzięczył za to rozbicie Związku Radzieckiego Nagrodą Nobla. On zresztą miał willę na Zachodzie i to naprawdę musiało kłuć w oczy zwykłych Rosjan, szczególnie w okresie tej jelcynowskiej smuty, kiedy Rosja była de facto upokorzona. No i rozumiem optykę Rosjan, aczkolwiek to jest ich optyka. Ja jestem Polakiem i mam swoją optykę, która w tym przypadku, w przypadku tej osoby jest po prostu diametralnie różna. A zatem mam nadzieję, że pogodziłem te wydawałoby się niemożliwe do pogodzenia punkty widzenia. Dziękuję bardzo. No, kolega się starał. Jeszcze była wódka Gorbaczow, ale to podobno... No właśnie chciałem wspomnieć, ale nie chciałem powiedzieć słowa wódka, skoro już kolega powiedział, że... No żarty żartami, ale oczywiście... Ale Budinka była lepsza i bardziej popularna, nie tylko w Rosji. Ale ten wódka Gorbaczow podobno była wcześniej już, nie wiem czy to z nim związana, tam, ale chciałem zwrócić uwagę, że on był przeciwnikiem alkoholizmu i że niektórzy mówią, że dlatego upadł Związek Radziecki, ale potem wódka była Gorbaczow. Tak. Kończymy, proszę panów, Gorbaczowa. Ja tylko powiem tak, że dramatyzm czy tragizm tej postaci polega na tym, że ona się wpisuje w taką historię Rosji, że zawsze jak była liberalizacja, on nie był liberałem, on był leninistą wierzącym. Tutaj taka kolega Piskorski chyba się zgodzi, prawda? Że nawiązywał do tych źródeł prawdziwych. Idealistą leninowskim. Leninowcem. Natomiast w opinii Zachodu był liberałem, prawda? I ja chciałem zwrócić uwagę, że to jest przypomina trochę upadek caratu. To znaczy, kiedy pojawił się rewolucja lutowa, Polacy przyjęli to entuzjastycznie. Proszę panów, doproszę sobie Harusewicza przeczytać wspomnienia. Jak on mówi, przechadzam się po ulicach Moskwy, Piotrogrodu, wreszcie wolność i tak dalej. A czym się zakończyło, wiemy. Więc to jest mniej więcej powtórka trochę z historii tej dramatycznej, czyli za duża liberalizacja w Rosji, to potem się kończy tragicznie. I dlatego teraz tak jest, że się boją kolejnej. No tak, ale jednak trzeba powiedzieć, że rozpad, czy rozwiązanie Związku Radzieckiego nie prowadziło do krwawej masakry, jaka się zdarzyła w innych miejscach Europy chociażby. Także no tak, to ale... jest ważne, żeby to podkreślić, że nie powtórzył się w takiej formie 17 rok i bardzo dobrze. To znaczy, Adamie, sensie... wiele osób w Rosji twierdzi, że to, co my dzisiaj obserwujemy na Ukrainie, to jest, tak, to jest opóźniony efekt rozpadu. Dobrze, ale czy możemy mówić, wiesz, no, w takiej perspektywie, czy to nie jest taka przesada, jak stosują też wrogowie Rosji, bo czytałem różne takie właśnie, że nie można powiedzieć, że jednak Związek Radziecki rozpadł się, sowiecki oczywiście, rozpadł się bezkrwawo, bo dzisiaj widzimy. No ja nie sądzę, żeby tutaj taka paralela po trzech dekadach była uzasadniona. To jest już konsekwencja zupełnie innego. Proszę panów, kończymy. Sytuacji i ja chcę tylko na zakończenie powiedzieć, że przyjąłem z radością powrót Rosji Narodowej na mapę, nawet jeżeli pierwsze jej lata to była smuta jelcynowska. Dziękuję. I trzy słowa dodatku. Zwróćcie koledzy uwagę odnośnie tutaj tych historycznych jakichś połączeń. Ci ludzie, którzy teraz walczą i giną zresztą, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, rodzili się już w czasach, kiedy Związek Radziecki był historią tak naprawdę. Przecież to są 20-latkowie, Związku Radzieckiego nie mamy już 30 lat. Łączenie tutaj obecnych wydarzeń z upadkiem Związku Radzieckiego jest historyczną przesadą, tak? Jest nadużyciem historycznym. Absolutnie nie zgadzam się, że ma to jakiekolwiek uzasadnienie. Znaczy można by się dopatrywać, ale wrócimy do tego. Proszę panów, czas płynie, a jeszcze w co w trawie piszczy i poprosiłbym o krótkie tym razem wypowiedzi. Oczywiście z naciskiem na jakieś humorystyczne oczywiście. I który z kolegów chce pierwszy? Proszę podnieść rękę. To ja zacznę może. O, nie ma ochotników. Ja będę miał dwa tematy, obydwa krótkie. Pierwszy temat obserwowałem sobie
platformerski kampus. Nie dlatego, że spodziewałem się, że doczekam się tam jakichś szczególnie mądrych wypowiedzi czy wystąpień, ale zawsze warto się przyjrzeć, co w trawie piszczy. Zwróciło moją uwagę wystąpienie Donalda Tuska, który mocno opowiedział się po stronie aborcji, ale nie o tym będę mówił, bo to nie jest temat w gruncie rzeczy zabawny, wręcz przeciwnie. Donald Tusk zapowiedział jednak, że na listach Platformy nie będzie żadnych przeciwników aborcji, czyli mają być tam sami zwolennicy aborcji. Bardzo mnie to ucieszyło z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Donald Tusk oddał wybory walkowerem i nie musimy się już teraz zastanawiać, czy Platforma wybory wygra, bo wiemy, że ich nie wygra, skoro postanowiła zignorować elektorat centrowy, który w tych wyborach mógł jej dać zwycięstwo. Ale druga dobra wiadomość jest taka, że jest całkiem spora ilość polityków, takich jak na przykład Paweł Kowal, albo dajmy na to Roman Giertych, którzy bardzo chętnie na liście Platformy by się znaleźli, ale jednocześnie przecież chcą uchodzić za polityków w jakimś tam sensie konserwatywnych, reprezentujących tradycyjne wartości. I z wielką uwagą będę teraz oglądał gimnastykę, szczególnie w wydaniu Romana Giertycha, bo on jest do gimnastyki raczej nie stworzony fizycznie, jak będą tutaj, jakie pozy będą przyjmowali, aby pogodzić ten swój deklaratywny konserwatyzm ze zgodą na aborcję. To będzie zjawisko fascynujące, no zobaczymy, czy któryś z tego licznego grona polityków wykaże się elementarnym kręgosłupem i podaruje sobie umizgi do Platformy. Drugi temat, bardzo już króciutki. Przysłuchiwałem się także mądrością, które politycy PiS wygłaszali z okazji kolejnej rocznicy 1 września, wybuchu II wojny światowej. I tym razem, co było do przewidzenia oczywiście, pojawił się temat ukraiński. Połączono w sprytny sposób agresję niemiecką na Polskę w 1939 roku z wojną rosyjsko-ukraińską. Oczywiście żaden z polityków PiS-u nie wpadł na pomysł, żeby pochwalić się przy okazji, powiedzieć tutaj, w jaki sposób Ukraińcy, którzy wtedy byli obywatelami Rzeczpospolitej, wspomagali Rzeczpospolitą w wysiłku obronnym, a wspomagali ją, szanowni państwo, w taki oto sposób, że polskim żołnierzom, którzy wracali po klęsce wrześniowej do domu, strach było iść przez ukraińskie wioski, bo mogło się to skończyć dla nich równie dobrze śmiercią. Szanowni państwo, nie byłoby to absolutnie zabawne, gdyby nie fakt, że gdyby politycy PiS-u mieli chociaż odrobinę woleju w głowie, to mogliby sobie sprawdzić, czy w Wojsku Polskim byli Ukraińcy, którzy we wrześniu walczyli po stronie polskiej. I zapewniam państwa, że byli. Sprawdziłem to, niektórzy dostali nawet za wrzesień 1939 roku ordery Virtuti Militari. Co za tym idzie, cieszmy się, że PR-owcy PiS-u nie są zbyt dobrze wyedukowani, bo dzięki temu mamy tak taki, a nie inny przekaz. Co ciekawe, był to przekaz, który nam wygłosił nie tylko prezydent, ale także wygłosili go lokalni działacze PiS-u w różnego rodzaju lokalnych uroczystościach. Co zatem idzie, można pomyśleć, że jest to taki przekaz dnia, który popłynął z centrali do wszystkich, aby pisowskiemu ludowi obwieścić, jak to we wrześniu 1939 roku było, kiedy walczyliśmy z Niemcami tak samo jak dziś Ukraińcy z Rosją. To tyle. Dziękuję. No i ci, co dostali Virtuti Militari, to potem byli w służbie niemieckiej już w późniejszych latach. Jak to prawda akurat. Kolega, śmiech. Tak, ja kontynuuję swoją krucjatę, tak to nazwijmy, przeciwko progresywizmowi, który w tej chwili opanował cały Zachód i mamy do czynienia z tym szaleństwem. Wszędzie w zasadzie na Zachodzie jest ono papugowane przez opozycję w Polsce, przez ośrodki, które oczywiście w to wierzą, ale większość to są żałośni oportuniści, którzy po prostu chcą się, jak zawsze w historii polskiej, jak przypominam, pisał o tym Słowacki, te słynne słowa, Polsko tyś papugom i pawiem, czy też pawiem i papugom Europy, a teraz świata. No i tak to się dzieje. Otóż miało miejsce takie wydarzenie w Gdańsku, że w jednym z kościołów pojawiła się tabliczka, no zazwyczaj są takie tabliczki przy kościołach, na której to tabliczce była narysowana kobieta i w jaki sposób powinna być ubrana, jeżeli chce ten kościół odwiedzić. Chodziło o to, żeby nie przychodzić w stroju niestosownym po prostu. No i oczywiście, jak napisała od razu Gazeta Wyborcza, w mediach społecznościowych zawrzało, oburzone internautki zwracały uwagę na fakt, że tylko jest kobieta na zdjęciu, a panowie w szortach to co?
mało takich przychodzi do kościoła. No, nie wiem skąd wiedzą o tym feministki, które na ogół są bardzo antykościelne, no ale być może wiedzą, może są pod kościołem jakieś grupy, które sprawdzają, nawet nagrywają. No w każdym razie mniejsza z tymi mediami społecznościowymi, natomiast wypowiedziała się również dla Gazety Wyborczej, pani profesor, nie znam, ale poznałem ją właśnie, Ewa Graczyk z Uniwersytetu Gdańskiego, która rozszerzyła jakby tutaj zestaw zarzutów, stwierdzając, że to nasze ciała kobiece, oczywiście nasza seksualność są naganne przede wszystkim. Ewa zgrzeszyła, Adam uległ jej namowom. To zastanawia na tym obrazku, to dosłowność i prostoduszność narysowanej nieufności i nierzeczliwości. Żadnych dekoltów, ramionczka do łokcia, rozkoszowana spódnica zakrywająca jakże grzeszne kolanko. Kpi sobie pani profesor. No więc cóż, ja skomentuję to w ten sposób, że przede wszystkim, no, jeżeli się w ogóle, czy w celach religijnych, czy w celach turystycznych odwiedza świątynię jakiegokolwiek wyznania, to kultura wymaga tego, aby szanować zasady, jakie dane wyznanie ustanawia w związku z chociażby strojem, jaki wypada mieć na sobie w związku z odwiedzaniem miejsc kultu. To jest sprawa podstawowa, pani profesor, nie powinienem tego tłumaczyć. Ale jest jeszcze druga sprawa, druga strona medalu. Otóż obecnie trwa akcja feministyczna na świecie, rozpoczęta w Kanadzie, gdzie chodzi o to, że kobiety mają mieć prawo chodzenia nago do pasa, tak jak mężczyźni gdzieniegdzie chodzą, zwłaszcza w ciepłych krajach. No więc ja proponuję, pani profesor, coś takiego. No już pomijając to, że na przykład przecież jak się idzie do rektora, nie tylko na oficjalną wizytę czy spotkanie, no to wypadałoby się jakoś ubrać, prawda? Więc do rektora wypada, a do kościoła to można wchodzić jak się chce. No ale to mniejsza z tym. Ale ponieważ to, jak sądzę, pani profesor należy do grupy feministek, w związku z tym proponuję, aby na posiedzeniu Senatu propagowała tą akcję chodzenia do pasa nago i z obnażonym biustem na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego wystąpiła. No przynajmniej będzie miała gwarantowaną reklamę na cały świat. Dziękuję państwu bardzo. A jeszcze powiem tylko na ostatnim zdaniu, że to wszystko poszło w internecie pod hasłem niedorzecznego wymagania od kobiet tego, no, w miarę stosownego stroju w kościele. Otóż niedorzeczne są, proszę państwa, feministki. Czasami zdarzają się inne, ale wyjątki tylko potwierdzają regułę. Dziękuję. To ja bym proponował, żeby spróbowała do meczetu wejść w takim stroju. No w ramach tej akcji, prawda, z obnażonym biustem. To by było bardzo krótkie wejście. To tak na ale marginesie. Widowiskowe. No, a wyjście w jakim byłoby stylu? Zależy dla kogo i w tym kierunku zmierzamy, bo Europa za lat tam 20-30 już będą same meczety, więc pani profesor, jak nie wiem, dożyje, to będzie mogła spróbować. Kolega, ja jednak bym wolał, żeby pani profesor ani do meczetu, ani do synagogi nie wchodziła w taki sposób, do świątyń katolickich także. Ja się cieszę, że muzułmanie na serio traktują swoją religię. Ubolewam, że katolicy nie traktują na serio swojej religii, bo gdyby traktowali religię na serio, no to myślę, że tego typu ekscesy by się po prostu nie zdarzały. Ja od czasu do czasu bywam w różnego rodzaju resortach, na wakacjach rodzinnych i oglądam sobie wiekowe już niewiasty zza naszej zachodniej granicy, zza Odry, które właśnie obnażają swoje wdzięki nad basenami i wolałbym, Adamie, żeby pani profesor jednak nie chodziła w sugerowany przez ciebie sposób, bo wiem, jak to po prostu wygląda. Tyle, dziękuję bardzo. Ale to są Niemki, tak? No tak, no Niemki, nie najmłodsze, dodajmy. No, kolega Piskorski coś ma taką minę zafrasowaną. Zupełnie nieprzypadkowo, bo koledzy śmieją się z tematów obyczajowych, za chwilę nikt się nie będzie tymi tematami zajmował. Bo będzie zimno i głodno, o czym już wielokrotnie tu mówiliśmy. Ale moją uwagę a propos właśnie tego tragicznego w skutkach kryzysu, który już właściwie nadchodzi, już formalnie na papierze niektórzy go widzą, zwróciła sytuacja pewnej firmy, Adamie, od ciebie z regionu, z województwa łódzkiego, czyli z Centrum Polskiego Przemysłu Włókienniczego, jeszcze jako tako tam chyba funkcjonującego w niektórych przynajmniej miastach. Otóż w Konstantynowie Łódzkim mamy do czynienia z firmą, której nazwy nie będę wymieniał znów, aby nie reklamować, która szyje mundury między innymi dla Wojska Polskiego.
I wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, drodzy koledzy, że właściciel tej firmy, prezes jednocześnie, otrzymał od PGNiG niesamowity, piorunujący wręcz swojej treści liścik. Otóż prognozę kosztów gazu dla tej konkretnie firmy, biorąc pod uwagę jej zapotrzebowanie i zużycie całkiem spore, na styczeń 2023 roku. Zgadnijcie, o ile wzrosły te koszty? O 1600%, czyli 16-krotnie. Człowiek ten płacił wcześniej, firma ta płaciła, zatrudniała kilkaset osób i płaciła około 1 000 000 zł już teraz w tym roku miesięcznie za gaz. Płacić będzie, no, według optymistycznej prognozy 13, według pesymistycznej 16 milionów, co stanowi wartość większą niż jej nie tylko przychody, ale nawet i obroty w niektórych miesiącach. I to jest mało optymistyczne oczywiście, ale coś, co daje nam przedsmak tego, co może nas za chwilę czekać. Chyba że Węgry, jak tu kolega naczelny mówił, zdecydują się w imię starej przyjaźni, chociaż już chyba nieaktualnej, sprzedać nam po jakichś atrakcyjnych cenach rosyjski gaz. Albo najpierw właśnie sprzedać go Niemcom, a później Niemcy sprzedadzą go nam. No właśnie, bo premier otworzył ten gazociąg ze Słowacją. To będzie łatwiej z Węgier to kupić, ale zobaczymy, czy Orban będzie chciał nam sprzedać. Proszę panów, a na koniec też ciekawy temat, a mianowicie żeśmy mówili o podręczniku profesora Roszkowskiego w zeszłym tygodniu i przypomnę, on ma skrót HIT, historia i teraźniejszość. I okazało się, że środowiska lewackie wypromowały ten podręcznik, ponieważ on idzie jak woda w różnych księgarniach, go pokażę. Historia i teraźniejszość. W środku nie ma takiego, wie państwo, hitu, ale generalnie jak ktoś kogoś atakuje, to co to wzmaga? To znaczy tak, zwolennicy mówią, o, nasz człowiek, muszę kupić, zobaczę, co on pisze, a lewacy mówią, zobaczymy, co ten sk tam pisze. No i się napędza koniunktura, podręcznik idzie jak woda, chociaż podobno jest zmieniony. Ja mam chyba jeszcze pierwotną wersję bez tej hodowli ludzi, aczkolwiek to było przesadzone, bo tutaj są inne kawałki, które są bardzo ciekawe, jeszcze do tego wrócę. I profesor udzielił takiego wywiadu w jednej z gazet, powiedział, że ze względu na hejt pisze drugi tom, ale już pod pseudonimem. Obawiam się, że niesłusznie, dlatego że jakby był drugi tom pod jego nazwiskiem, to by też się nieźle sprzedał. A tak, jak nie będzie wiadomo kto i nie będzie ataku, to nie będzie sukcesu. Czyli proszę panów, optymistyczny wniosek, nie ma to jak atak i obsmarowanie kogoś w mediach. To może nieraz mieć dobroczynne skutki finansowe. Czekamy na atak na nas. A profesor zdaje się pisał kiedyś pod pseudonimem, tak? No właśnie, Albert. Ale teraz ten pseudonim jest już rozszyfrowany, kolego, więc on musiałby użyć innego. Raczej przez nas, mało kto chyba to wie. Znaczy przez nas wiemy, tak, no ale że. Proszę panów, czyli co, kończymy i tak żeśmy przekroczyli temat. Kolega Przemysław Piasta dał nam mniej czasu, ale koledzy chcieli to dłużej dyskutować, więc żegnam kolegów, kolegę Piskorskiego na bez tła. Dziękuję i do zobaczenia. Kolega Adam Śmiech z tłem. Dziękuję państwu. Fabianickim. Kolega Mateusz, przepraszam, Przemysław Piasta z poznańskim tłem. Dziękuję bardzo. I Jan Engelgard z wiadomym tłem. Do zobaczenia za tydzień.